wieczór w telewizji w Polsce, a naszym gościem jest Marta Sztokfisz, dziennikarka, pisarka. W marcu rozmawiałyśmy z Martą o książce, którą skończyła pisać. Jeszcze nawet nie wiadomo było, jaki tytuł będzie nosiła, prawda? Nie chciałaś zdradzić. Jeszcze nad tym nie myślałaś. Ale rozmawiałyśmy o wspaniałej kobiecie. W poprzednim programie zapowiadałam, że przedstawię państwu dwie wspaniałe kobiety, już nie żyjące, które naprawdę no, zapisały się w historii Polski, a na pewno taką kobietą była Lucyna Ćwierczakiewiczowa. I to jest ta książka, która dziś, od dzisiaj jest w sprzedaży i jutro będzie uroczysty wieczór promujący tę książkę, ale już można się z nią zapoznać. I chciałam cię zapytać, Marto, Pani od obiadów, taki tytuł nosi ta książka, Lucyna Ćwierczakiewiczowa, historia życia, XIX wiek, kobieta, która zrewolucjonizowała gospodarstwa domowe, która uczyła Polki. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że Lucyna Ćwierczakiewiczowa żyje dzisiaj. Kim dzisiaj byłaby Lucyna Ćwierczakiewiczowa ze swoją wiedzą, ze swoim umysłem, ze swoją energią? Chciałabym więcej o niej opowiedzieć, dlatego telewidzowie zrozumieją, dlaczego myślę, że dzisiaj byłaby jedną z najbardziej znanych Polek, bez względu na to, czym by się zajęła, ale to zajęcie byłoby powiązane z działalnością społeczną i z takim przekonaniem, że dzisiaj też trzeba kobietom pomagać. W jakiej dziedzinie? Nie wiem. A nie byłaby celebrytką, która by otwierała swoje restauracje, pisała książki poradnicze, bywała na salonach i dawała się fotografować w różnych ekscentrycznych strojach? Sądzę, że nie, dlatego że jej ideą było pomaganie kobietom, które w owych latach miały potwornie ciężkie życie. Bo proszę sobie wyobrazić, że one nie miały żadnych praw. Nie tylko nie miały praw wyborczych, nie tylko nie mogły studiować, ale kobieta, która wtedy zaszła w ciążę, a mąż jej powiedział: moja droga, ja nie chcę tego dziecka, oddamy do adopcji, to ona musiała zrobić to, co kazał mąż. Albo jak dostała majątek od rodziców, to tym majątkiem dysponował jej mąż. W związku z tym wyobraźmy sobie, drogie krajanki, i jakie cudowne mamy życie dzisiaj, dlatego że jeżeli chcemy, możemy się kształcić, jeżeli chcemy, możemy być jedno dziecko, bądź dwoje, bądź żadnego i nie będziemy z tego powodu cierpiały. Lucyna we wszystkich swoich publikacjach, bo napisała 9 czy 10 książek, a także w kalendarzach, które miały taki podtytuł Kolęda dla gospodyń, edukowała polskie społeczeństwo po to, by zasiać w głowach wiedzę dotyczącą różnych dziedzin, także gospodarstwa wiejskiego i miejskiego, ale przede wszystkim zdrowia i higieny. No właśnie, ale zanim o tej działalności powiemy, bo to nastąpiło troszeczkę tak jakby w drugiej połowie życia Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Powiedzmy o tym, że była kobietą nieprzeciętną, bo w XIX wieku, w połowie XIX wieku, nagle wziąć i się rozwieść z mężem, tak, jeżeli się pochodziło z takiej dobrej, ona pochodziła z dobrej ziemiańskiej, tak, rodziny, prawda? Tak, to w ogóle mieszczańskiej. To w ogóle rozwód był czymś niewyobrażalnym dla kobiet w takiej sytuacji, a ona postanowiła to zrobić. Dlaczego? Nie tylko w tych kręgach było niewyobrażalne, ale w ogóle rozwódka była traktowana jak ladacznica. W związku z tym ona zaryzykowała szalenie. Została właściwie tak trochę wypchnięta za mąż. Wtedy często rodzice decydowali o tym, za kogo wyjdzie ich córka. I to było małżeństwo niedobrane, bowiem ten ziemianin, który wywiózł ją tam pod Płock, zdradzał ją po prostu i traktował tak, jak a większość... ona nie tak jak inne, nie przemykała oczu na to, tak? Nie przemykała oczu na to. Poza tym była traktowana tak, jak większość kobiet było traktowanych. Per noga, lekceważąco. A ona miała w sobie coś takiego, co dzisiaj byśmy nazwały dumą, ambicją, że ja nie pozwolę się tak traktować. I jej to nawet zastanawiała się, a może ja powinnam być łagodniejsza, przymknąć oko, ale nie. I jednak postanowiła się rozejść.
Ryzykowała szalenie, ale w swoim życiu wielokrotnie ryzykowała. Także zaciągając pożyczkę na swoją pierwszą książkę, która, o której powstaniu za chwileczkę opowiem. I ryzykując, nie nakłaniała kobiety, żeby postępowały tak jak ona, bo ona ceniła małżeństwo, ona wiedziała, no, czym jest... No zresztą wyszła drugi raz wyszła, za mąż, prawda? Na szczęście. Myślę, że jakiś udział miała w tym matka bądź swatki. W każdym razie udało się jej wyjść za mąż, za inżyniera, pracującego jako urzędnik, za Stanisława Ćwierczakiewicza, którego nazywała często gołąbkiem. A poza tym była dla niego czułą żoną, miłą kobietą. Aczkolwiek nawet Eliza Orzeszkowa, pisząc swoje wspomnienia, określała ją jako Herod Baba. Pisała, że nasi ojcowie, kobiety, takie jak Lucyna, nazywali Herod Babą, że była ostra, bezkompromisowa. Ale gdyby była tylko miła, a oczekiwano, że kobieta będzie ładna, to dzisiaj byśmy miła, o niej nie rozmawiały. Nie rozmawiałyśmy. No właśnie, bo Ćwierczakiewiczowa odniosła ogromny sukces wydawniczy. Pierwsza, właśnie nie pierwsza książka, bo pierwsza to... Jedyne praktyczne przepisy. Ale 365 obiadów za 5 zł stały się bestsellerem. 70 tysięcy pierwszego nakładu sprzedanego i wielokrotne wydania. Z tym chyba... 70 tysięcy to ja zrobię drobną korektę. Tak. Te nakłady... wynosiły, w zależności od tego, czy się myliła, czy nie, albo 4, albo 5 tysięcy każdy nakład. Natomiast w sumie każdy nakład, czyli w danym roku wydajemy pierwszy za 3 lata i tak dalej. Kolejne nakłady, ale ona tych książek wydała 9 czy 10 i ona założyła firmę wydawniczą, sama to robiła, w związku z tym nie zarabiała tyle, co my dziennikarze, grosze, co my pisarze, grosze, tylko zarabiała poważne kwoty. I ona tego biznesu pilnowała. Mówiono o niej w Warszawie. Panoszy się jak pawie pióro w kapeluszu. Ale ona musiała dbać o to, żeby o jej książkach było głośno. Jak się już kończył nakład obiadów, to ona mówiła dziennikarzom, bądź też pisała do nich list. Drogi kolego, taki i taki, właśnie ukazuje się kolejna edycja moich marketing, obiadów. No, prekursorka marketing. Marketingu. Naprawdę no, była prekursorką. Nawet Bolesław Prus, z którym się przyjaźniła, był zachwycony tym, jak ta książka się rozchodzi. Zresztą kpił trochę z Mickiewicza, który napisał w Panu Tadeuszu, że marzy o tym, żeby tak. dożyć tej pociechy, żeby się jego książki zbłądziły pod strzechy, a Prus złośliwie napisał, o czym u nas marzył Mickiewicz, to zdobyła pani Ćwierczakiewicz. Rzeczywiście. Co takiego było w tych przepisach? Bo one były jak na owe czasy, wyobrażamy sobie zawsze tą polską kuchnię historycznie, a szczególnie XIX-wieczną, jako kuchnię niezdrową, kuchnię tłustą, kuchnię bez warzyw, kuchnię no, taką, która no, jednak Polakom nie przedłużała życia, ale tak. raczej skracała. A Ćwierczakiewiczowa jednak w tych swoich przepisach jest bardzo nowoczesną kucharką. Masz rację, tak, zdecydowanie, ponieważ ona czerpała wzory z kuchni świata. Patrzyła na to, co matka kupuje i jak u nich w domu się gotowało. Oczywiście w domu była kucharka. Widziała, podglądała, wyciągała wnioski. I ona polską kuchnię zdecydowanie odtłuściła i zastosowała w niej mnóstwo gatunków warzyw. Proszę sobie wyobrazić, że tych gatunków było blisko 40, a także dała przepis na sałatę, nie jako surówkę podawaną, tylko jako jarzyna. Ja tego nie wypróbowałam. Ale również taką ofertę dawała. A sałata była czymś w rodzaju, traktowana była jak chwast, w ogóle nie była używana. Ona dawała przepisy na surówkę w różnych ciekawych postaciach,
a także na jarzynę. Wykorzystała także brukiew, bardzo tanią i bardzo zdrową, zdrowe warzywo, które dzisiaj jest nieobecne na polskich, w polskich kuchniach, a szkoda, bo podobno jest dobre dla naszego zdrowia. I w jej przepisach wychodzi, że całkiem smaczne. I jeszcze jej zasługą było to, że korzystając z francuskich wzorów, obyczajowych także, zapytana przez przyjaciółkę, Boże, co zrobić, moja kucharka zachorowała, poradziła jej, zrób to na sposób francuski, tanio i szybko. I ona nie tylko dawała skomplikowane przepisy, które wymagają trudu, czasu, ale dawała też przepisy tak zwane na chybcika, szybkie do zrobienia. Jeżeli państwo będą mieli ochotę, a zachęcam do tego bardzo, to sobie wygooglujecie i możecie zobaczyć, co to były dokładnie za przepisy. A także jak sięgniecie do mojej książki, to znajdziecie tam wybrane przeze mnie. No właśnie, tam szczególnie chciałaś polecić ten fragment, który mówi o mięsach, bo Ćwierczakiewiczowa mówiła, które jest zdrowe, które jest niezdrowe. To jest zaskakujące, zgodzisz się ze mną, przecież no ona nie była lekarzem. No oczywiście. Ale ona otaczała się mądrymi ludźmi. Ludźmi wykształconymi, którzy otwierali jej oczy, otwierali jej umysł. I ten umysł przesiąkał ich mądrością, którą to ona raczyła się dzielić ze swoimi rodaczkami. Zanim porozmawiamy o jej działalności w innych dziedzinach, bo przecież mówiła, że każdy, nawet ubogi, powinien mieć w domu jedną książkę, a tą jedną książką powinna być Encyklopedia Zdrowia, czyli tak, ta kwestia zdrowia i zdrowego trybu życia też leżała w kręgu jej zainteresowania. 365 obiadów za 5 zł. 5 zł to na dzisiejsze pieniądze ile by to było? Wtedy to była równowartość 70 mniej więcej kopiejek. Tyle zarabiał w ciągu dnia robotnik. Czyli za dniówkę można było ugotować obiad według przepisu Ćwierczakiewiczowej. Tak, tak, można było. A także korzystając z wybranych pozycji tych 370 obiadów, a w tych obiadach było mnóstwo potraw, można było przyrządzić go taniej, bo ona również dawała przepis na prażuchę. Dzisiaj nie wiemy, co to jest, dowiemy się z książki. Więc nawet ją zaczepiła kiedyś koleżanka i mówi, słuchaj, ty skłamałaś w tej książce. Za 5 zł nie zrobię tego i tego, i wyszczególniła kwiczoły, bekasy, jesiotr, ale można wybierać. To jest tylko kwestia tego, że ona chciała jakoś ujednolicić, trochę taniej, trochę drożej, po prostu to był wybór, z którego możemy korzystać, ale nie trzymać się go kurczowo. Ale proszę sobie wyobrazić, że wtedy nasza Wisła, tak mówię nasza, bo tak kocham tą Warszawę, tak jak ona jest tym warszawianką, była tak czystą rzeką, że żyły w niej jesiotry i Lucyna podała na którejś z przyjęć kawior z jesiotra złowionego w Wiśle, co podkreślała. Niewyobrażalne, prawda? Dzisiaj tak. Dzisiaj niewyobrażalne. I chcę jeszcze powiedzieć o jej wszechstronności, dlatego że ona przez 26 lat wydawała kalendarze, które miały podtytuł Kolęda dla gospodyń. To nie była tylko pieśń bożonarodzeniowa, ale także rodzaj prezentu, upominku z okazji świąt dla bliskich, a także dla służby. I w tychże kalendarzach zawsze w grudniu przypominała kobietom, czas robić kolędę. Dla rodziny, dla dzieci, a także dla służby. Nigdy nie zapominała. To nie była paniusia, która traktowała tych, którzy pracują ciężko, którzy niżej stoją w hierarchii społecznej, jako byle co. Mówiłaś na początku, że ona była osobą, która gdyby dzisiaj żyła, na pewno by walczyła o
na przykład równe płace kobiet i mężczyzn, równe prawa, prawo wyborcze już mamy od 100 lat, ale ona również była osobą, która prowadziła swoistego rodzaju salon. Niektórzy nawet troszeczkę się z niej naśmiewali, tam ktoś mówił, że jak je czekoladki, to mlaszcze, ale ona po prostu tak gotuje, że ja nie mogę się oprzeć, żeby przychodzić tam do tego salonu. Rzeczywiście, bo przyjaźniła się jej z pisarzami, wspomnianym już Bolesławem Prusem, ale także gromadziła u siebie w swoim salonie no taką elitę warszawską. Tak, ona rzeczywiście tę elitę warszawską zgromadziła i nawet ze względu na to, że to, co podawała i jak podawała, było na bardzo, bardzo wysokim poziomie i nawet jak ktoś za nią może nie przepadał, to przepadał za tym, co na tym stole się znajdowało. W związku z tym rączo przybiegał, a potem ją na ulicy krytykował. Nie jest to ładne, ale tak było. I Lucyna szalenie korzystała z tych kontaktów, dlatego że wydając kalendarz, o którym wspomniałam, ona posiłkowała się artykułami lekarzy i specjalistów z różnych dziedzin, bo wtedy Warszawa licząca prawie 400 tysięcy mieszkańców w latach 80. XIX wieku miała tylko 58 lekarzy. Wyobraźmy sobie, co to było. I czytając jej kalendarze, można było samo się leczyć, bo tam było podane krok po kroku, co robić, jak zapadamy na taką bądź inną, no nie strasznie groźną chorobę wymagającą operacji. Więc to był poradnik zdrowia, higieny, manier, urządzania mieszkania. No ona... tak, podobno nawet radziła, jak założyć hodowlę jedwabników, pieczarek, tak, trufli, tak, jak zrobić puder ryżowy domowym sposobem. Tak. I ona nie tylko radziła, ona prowadziła cię krok po kroku i podawała ci adres, Krakowskie Przedmieście 59, tam sprzedaż kokony. I ona to podawała z myślą o kobietach, pisała o tym z myślą o kobietach, które nie miały łatwego życia przy bogatym czy zamożnym mężu, tylko takim, które musiały same walczyć o swój byt, a nie chciały być prostytutkami, bo biedne na ogół lądowały na ulicy. I ona podawała im te sposoby, którymi mogą zdobyć finansową niezależność. Czy Lucyna Ćwierczakiewiczowa stała się takim wzorem? Czy ona miała swoje naśladowczynie? Czy dzięki temu, jak ona żyła, co pisała, jak zarządzała tym swoim majątkiem uzyskanym w wyniku własnej twórczości, własnej pracy, czy pojawiły się właśnie jej następczynie w kolejnych pokoleniach, w kolejnych latach? Trudno mi o tym powiedzieć. Ja myślę... Chyba nie, bo nikogo takiego nie pamiętamy, prawda? Sprzed tego, w tym tak, późniejszym okresie. Tak. Były pisarki zajmujące się kulinariami, ale chciałam podkreślić, że Lucyna zajmowała się mentalnym, kulinarnym i zdrowotnym dobrostanem kobiety. I gdybyś mnie zapytała, w jakiej formie ja ją chciałabym dzisiaj uwiecznić, oprócz książki, która mówi o niej bardzo szeroko i czytelnicy poznają inną kobietę niż tylko narodową kucharkę, to ja bym zaproponowała, żeby ona powiewała na sztandarach ze swoim napisem, ze swoim nazwiskiem i z dopiskiem teraz Polka. Na pewno należy do grona znanych wielkich Polek i dobrze by było, gdybyśmy się doczekali na przykład filmu, bo to jest, no aż się prosi, żeby na podstawie tej książki powstał film, który by opowiedział o niezwykłych losach tej kobiety i o tym, jak sobie radziła, ale życzę ci tego szczerze, żeby stała się podstawą, a państwu polecam książkę Marty Sztokfisz o znakomitej Polce, która wiele dla kobiet zrobiła i warto zobaczyć, zajrzeć do niej i dowiedzieć się, co zrobiła, jak zrobiła i jakie efekty uzyskała. Marto, bardzo ci dziękuję. Ja Naszym gościem była Marta Sztokfisz, pisarka, dziennikarka, autorka tej książki, która od dzisiaj już jest w sprzedaży i można poznać tę odważną, niezależną, przekraczającą bariery, łamiącą konwenanse i z impetem wchodzącą tam, gdzie zakazywano Lucynę Ćwierczakiewiczową, tak jak na z tyłu tej książki jest napisane. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.